Cześć, witajcie, z tej strony Marcin. Dzisiaj rozpakowywać będziemy kolejny monitor od firmy IAMA, już trzeci monitor tej firmy na moim kanale. Tym razem będzie to model przeznaczony dla graczy, model przystępny cenowo, posiadający takie pośrednie cechy. Nie jest aż tak zbajerowany jak ten monitor, który ja posiadam, ale za to posiada kilka fajnych cech monitora dla graczy. Jesteście ciekawi, oglądajcie, linki do monitorów, do cen macie w opisie filmu. Zaczynamy! Dobrze, więc przed nami kartonik troszeczkę już zmęczony wysyłkami, natomiast ważniejsza jest zawartość. Mamy tutaj monitor 24-calowy, monitor z serii przeznaczonej dla graczy i monitor w przystępnej cenie, ponieważ poniżej 800 zł. Dokładne ceny sprawdzicie sobie w opisie filmu. Jak widzimy, jest to model o czasie reakcji 1 milisekundy z matrycą TN i zapewniający rozdzielczość Full HD. Mamy też wejścia VGA, DVI i HDMI oraz głośniki. Tak więc takie podstawowe zalety już mniej więcej poznaliśmy tego monitora. Z tego co kojarzę, chyba też jest technologia Flicker Free, ale to sobie sprawdzimy do recenzji. Natomiast już go wypakuję. Powiem wam, co mnie zaskakuje, pudełeczko jest raz, że małe, a dwa, że jest mega lekkie. Więc sam jestem ciekaw, jak ten monitor będzie wyglądał, jak się będzie zachowywał. Więc już sobie go otwieramy. Dobrze, mój drodzy, monitor opuszcza już karton. Z tego co widzę, jest to matryca matowa, więc bardzo fajnie. Za błyszczącymi naprawdę nie przepadam. Natomiast mamy jeszcze w opakowaniu instrukcję. Przewód audio mini jack do podłączenia głośników oraz zestaw kabli. Z tego co widzę, mamy tutaj wtyk zasilający oraz kabel HDMI, jak dobrze widzę. Dokładnie, ale oczywiście to nie są jedyne możliwości podłączenia. I już go sobie szybciutko tylko zmontuję z podstawą i go obejrzymy. Zobaczcie, co do podstawki, to mamy ją z matowego tworzywa, bardzo fajnie. Natomiast jest to sam plastik, nieobciążony w żaden sposób i wchodzący tylko na klik tutaj. Dobra, mamy cztery elementy, które trzymają. To już nam chwyciło, strzeliło i możemy go sobie odwrócić. Dobrze, jak widzicie, konstrukcja bardzo prosta, ponieważ mamy zwykłą podstawę. Nie tak jak w mojej jamie, że mamy pałąk, możemy podnosić go, obracać do pivotu i tak dalej. Tutaj mamy taki bardzo podstawowy system, możemy go sobie odgiąć do góry dość dużo, także troszeczkę w dół przechylić i to by było na tyle. Na boki nie mam żadnej regulacji, natomiast z tego co widzę, panel mamy sensorowy, taki dotykowy jak w mojej jamie. Ramkę mamy też matową, więc bardzo fajnie. Powiem wam, moi drodzy, że monitorek jest naprawdę śmiesznie lekki. Jedną ręką go podnoszę bez problemu. I nie mamy tutaj 144 Hz odświeżania, tylko mniej. Natomiast 1 milisekundę reakcji, więc matryca reaguje szybko. I moi drodzy, z tyłu mamy wejścia, jak widzicie, na zasilanie, wyjście słuchawkowe, port HDMI, DVI i VGA. No i z tego co widzę, to te słuchawki musimy sobie podłączyć do tyłu. Średnio wygodne, ale zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. No cóż, monitorek ciekawy. Cena bardzo atrakcyjna, więc pozostaje go przetestować w akcji. Przetestujemy oczywiście w grach. Robimy test na kąty widzenia i inne parametry. Tak więc oczekujcie niedługo recenzji tego niedrogiego, a fajnie zapowiadającego się monitorka. Dziękuję wam dzisiaj za uwagę i pozdrawiam was. Cześć!